Proces zbierania i pakowania produktów może być dużo łatwiejszy. Dużo łatwiejszy dzięki asystentowi pakowania oraz asystentowi zbierania, który jest zaimplementowany w systemie BaseLinker. Zanim jednak zaczniesz zbierać i korzystać z tego asystenta, ustaw wszystkie ustawienia, skonfiguruj tak, aby najlepiej odpowiadał twoim potrzebom i twojemu sposobowi obsługi zamówień na magazynie żeby zmienić ustawienia asystenta zbierania oraz pakowania musisz przejść do zakładki zamówienia, a następnie ustawienia. Mamy tutaj osobną dedykowaną część asystentowi zbierania i pakowania. Najpierw zajmiemy się ustawieniami ogólnymi. W tym miejscu określamy kolorystykę widoczności całego asystenta zbierania oraz pakowania. Chodzi tutaj o kolorystykę produktów oznaczonych jako spakowane. Opcja kontrastowe może być przydatna np. dla osób niewidzących lub na urządzeniach z niską rozdzielczością ekranu. Jak mają wyglądać przyciski dotyczące zamówień, przyciski dotyczące produktów, przy czym możemy tutaj wybrać opcję, aby obsługiwane to było tylko i wyłącznie za pomocą skanera kodów kreskowych. Następnie mamy ustawienia dotyczące zbierania. W tym miejscu możemy m.in. zdecydować, co ma się wydarzyć w momencie, gdy zamówienie zostanie zebrane, czy chcemy przejść do kolejnego zamówienia? Nie, tak, po zebraniu przejść do następnego zamówienia. Tak, po zebraniu pozwól na zeskanowanie produktu i przejdź do odpowiedniego zamówienia. Co robić z zebranymi produktami? Czy przenosić je na dół listy? Czy chcesz skanować do koszyków? Tutaj ustawiamy tak albo nie. Następnie wprowadzamy maksymalną ilość zamówień, która może być Dostępna w danym koszyku oraz jakie dodatkowe informacje mają być widoczne podczas zbierania. Możesz tutaj m.in. dodać uwagi kupującego, uwagi sprzedawcy, jakiekolwiek inne informacje z karty zamówienia albo informacje dotyczące stricte produktu, na przykład EAN-produktu, SKU, lokalizację w magazynie bądź atrybuty. Czy chcesz, aby wyświetlane były miniaturki podczas zbierania, czy chcesz sortować. Produkty w asystencie zbierania i w jaki sposób? Po lokalizacji, po numerze EAN, SKU, albo na przykład alfabetycznie. Oczywiście wszystkie zmiany musimy zapisać. Następnie przechodzimy do asystenta pakowania. W asystencie pakowania, podobnie jak w przypadku asystenta zbierania, decydujemy, co ma się wydarzyć w momencie spakowania zamówienia. Czy chcemy przejść od razu do kolejnego zamówienia? Czy automatycznie usuwać pakowane zamówienia z asystenta pakowania, czyli po prostu czy mają one znikać, czy mają dalej, dalej być widoczne? Czy chcemy przenosić spakowane produkty na dół listy, czy chcemy wyświetlać kartony, które wcześniej oczywiście dodaliśmy do systemu? W tym miejscu po prostu decydujesz, czy na karcie asystenta pakowania będzie widoczny karton, dopasowanie odpowiedniego kartonu do przedmiotów, które aktualnie pakujesz. Jakie dodatkowe informacje z zamówienia mają być widoczne podczas pakowania? Jakie informacje dotyczące produktu mają być widoczne podczas pakowania? Czy chcesz widzieć miniaturki produktów? W jaki sposób chcesz sortować produkty? Oraz ile ma trwać odliczanie do zdjęć, o ile będzie robione. W dalszej części ustawiamy stanowiska. Możemy dodać dowolną ilość stanowisk. Każde stanowisko może mieć przypisane domyślne drukarki. Jedną, drugą albo trzecią. Każde stanowisko możemy nazwać w dowolny sposób. Dodatkowo, poza stanowiskami, możemy dodać tak zwane koszyki. Zbieranie do koszyków jest jednym ze sposobów na to, jak możemy zbierać produkty oraz je nas później pakować. Jeżeli chcesz zbierać produkty do koszyków, to musimy to oczywiście ustawić w asystencie zbierania w tym miejscu. Zbieranie koszyków i tutaj musimy ustawić tak. Jeżeli tutaj ustawimy tak, to musimy takie koszyki przygotować. Każdy koszyk ma swoją nazwę oraz kod kreskowy. Każdy koszyk w dowolnym momencie możemy edytować. Możemy zmienić jego nazwę i kolor. Kody kreskowe musimy wydrukować, czyli klikamy drukuj podsumowanie, wycinamy kod kreskowy, naklejamy go na nasz koszyk. Podczas zbierania, Będziemy musieli zeskanować ten kod danego koszyka. Wtedy po prostu BaseLinker będzie wiedział, że będziemy pakować do danego koszyka. W tym miejscu możemy również dodać nowy koszyk albo dodać wiele różnych koszyków. Poza koszykami, przed zbieraniem oraz przed pakowaniem, warto przygotować sobie kartony. Pamiętaj, że jak będziesz dodawał kartony, to musisz kartony dodawać w kolejności od najmniejszego do największego. Kolejność to możesz zmienić przesuwając w tym miejscu każdy karton. Aby dodać nowy karton klikamy dodaj karton, wprowadzamy wysokość, szerokość i długość. Pamiętaj jednak, że baselinker rozpozna tylko rodzaj kartonu i dopasuje go do produktu wtedy, jeżeli w magazynie w baselinkerze w produkcie będą wprowadzone trzy wartości. Wysokość, szerokość oraz długość. Następnie wybieramy ustawienia stacji roboczej. Jak zbieramy produkty? Pojedynczo, do koszyków czy grupowo? To ustawienie możemy zmienić również bezpośrednio podczas asystenta zbierania, co też będzie widoczne w kolejnej lekcji. Natomiast tutaj możemy to również ustawić dla danego urządzenia. W tym miejscu również musimy uruchomić kamerę. Jeżeli chcesz, żeby robione było zdjęcie podczas pakowania produktu, to tutaj musimy wybrać domyślną kamerę. Która będzie robiła zdjęcie takiemu produktowi. Często klienci instalują kamerę nad biurkiem, nad którym pakują produkty i zdjęcie robione jest w momencie, gdy oni je pakują, czyli mamy zdjęcie produktu dosłownie przed zamknięciem kartonu, tak żeby klient widział, że wszystkie produkty znajdują się w środku. Jest to szczególnie pomocne w przypadku reklamacji. Jednym z ustawień asystenta zbierania i pakowania jest to, że decydujemy, czy zdarzenia własne, które wcześniej dodaliśmy w zakładce automatyczne akcje, zdarzenia własne mają być również widoczne w asystencie, właśnie zbierania i pakowania? Każde zdarzenie własne ma trzy ustawienia: może być wyświetlane na liście zamówień, może być wyświetlane w asystencie pakowania oraz zbierania. Chodzi po prostu o to, żeby ten przycisk był widoczny od razu w momencie, gdy osoba na magazynie pakuje produkt. Osoba ta po spakowaniu albo zebraniu produktu będzie od razu mogła ten przycisk nacisnąć. Nacisnąć, czyli na przykład zamówić kuriera. Jeżeli oczywiście do tego zdarzenia własnego przygotowaliśmy odpowiednią akcję automatyczną, która takiego kuriera Zamówi. Po lewej stronie widoczne są również kody kreskowe, których możesz używać podczas pakowania oraz zbierania. Oczywiście przygotowane w tym miejscu kody kreskowe należy wcześniej wydrukować oraz umieścić obok stacji pakowania oraz zbierania. Zeskanowanie takiego kodu będzie działało dokładnie tak samo jak naciśnięcie przycisku.